Cześć wszystkim! Samopoli 7, nasz ciąg Pilarz of Eternity. Sure, idziemy na dół. Kolejnego poziomu. Zobaczymy, jak daleko udało mi się dojść. W wyższym poziomie w sumie spotykaliśmy tylko Xauripy, a i tak nieźle dali nam w kość. Więc zobaczymy, jak tutaj pójdzie nam. Dobra. Co tutaj mamy? A, tak, więcej supporterów. Tak, parę. Flaki zostały nadgryzione zębem czasu, ale na wielu z nich wyryto alardyjskie nazwiska. Tak, alardyjskie, z pewnością. To mi wygląda na miejsce, na pułapkę, dokładnie. Yeah? Just say the word. A, dobra, szaty. Trikorn. W sumie to ładnie wygląda całkiem. Może komuś też to damy. Może Bardowi. On ma to brzydkie coś. Turban. A to mu daje plus do intelektu, to nie. Ty masz kaptur. Też brzydko w nim wyglądasz. Nałóż to coś. Chwila, czy ja to też schowałem do... Nie, tutaj jest, okej. Okay. Aha! Dużo lepiej. Dobra. Just say the word. Zobaczymy, co się przed nami kryje. Yeah. Ciekawe, czy mogę grupy zrobić? Just say the word. Tak, mogę. Fajnie. Ha, okej. Okay, just say to. The word. Psuję zaznaczenie. Ktoś tam ta karta z jedynka to nie zaznacza paladyna, tylko całą grupę. Ale dobra. Just say the word. Nie jest duży problem. A. Czekaj. Not a problem. Dobra. Pozycje obronne. Not a problem. I... Mam jakiś pamięć na drugą linię? Nie. Okej, to sobie mogę zrobić, żeby druga linia to była siódemka. O! Dobra, teraz hey reszta. Tylko spróbujesz powalić. Nie wiem, jak się to uda. Wow! No. To był cios. A właśnie, no ma to zakrycie całunem. A nie ruszenie walsy, kiedy mi padło. Okej, okay, oślepiony. Teraz możesz go spróbować ponownie pomalić. Ha! Świetnie. Okej, okay, poza tym pierwszym ciosem, który całkiem nieźle mnie rozpłaszczył. Poszedł nieźle, chociaż trzeba na nich uważać. Gdyby miał wsparcie, to ciężko by wyglądało. Dobra. Nothing will slip past me. Okej, teraz jest dwóch. To już pewnie będzie spory problem. Ponieważ będziemy w stanie tylko jednego. Powiedziałbym. Na raz. Zatrzymać, okej. Okay. Okej, okay, teraz tutaj też jest dwóch. Okay. Może tak, druga linia. Pakować. Ty może oślepię go. Okej, okay, czy mam jakieś czary, które mogą ich zatrzymać? Zmniejsza ich szybkość. Przydałby się jakiś hold person, czy coś tam bez władz.
Chcemy zwarcie zakres strefy krytycznych. Nie, potrzebuję jakiegoś paraliżu po prostu. No to nie. Ty masz coś? Nie. Nie ma tu wykładową eksplozję. No, okej. Just say the word. Okej, idzie kolejny. Jakieś czary? Zbroja wiary, spoko. Okej, ten ogr się rzucił na nią. Uciekamy. one hit. Dobra. Zastanawiam się, czy jednak nie będziemy musieli się wycofać stąd. Wróciłeś to swoje zaklęcie, ale co ci to dało? Nie wiem. Dobra. A możesz ich jakoś przerazić? Jeszcze nie. Oszołomiając ich, o, o to mi chodziło. Okej. Pewnie to nie zatrzymało ich kompletnie. Okej, może jeszcze coś... Co ich może zatrzymać? O! Hold! Właśnie o to mi chodziło. Okej. Ten jeden padł. Niestety już nie ma żadnego... powalenia. Okej, ty rzuciłeś czar? Nie udał ci się? Unieruchomienie przez 18 sekund. Świetnie. Dobra. To... Ale możecie uleczyć. A ty... Może jakiś damage? Okej. Też możesz jakiś damage zrobić. Ty teraz co możesz zrobić? Okej? Okay. Hej, ty miałeś być zatrzymany. Zaśnić, unieruchomienie. Okej. No ale co jeszcze możemy zrobić? Ziarno wątpliwości. Okej. Ty możesz też coś rzucić, nie wiem, rzucić jeszcze. Właśnie ty jeszcze masz ten listy. Miecz. Właśnie ich ciosy powalają. No, tu możesz też atakować. Okej. Możesz to ogień zapuścić, tak. Te ogry są jakoś wyjątkowo odmiany, gdybyśmy tak mogli z nimi porozmawiać. Nie sądzę, żeby to było możliwe w tym czasie. Okej.
jeszcze lance. Wow, 98. Kto? Mam go za 98. Lanca? Nie wiem. Nie widzę już, ale dobra, nie ważne. Wszyscy. Okej. Dobra, wiecie co? Hey there. Chyba nie będę się tu dalej. Pamiętał. Bo te ogry są zdecydowanie ponad nasze możliwości na razie. Czy możemy je zabijać, jak widzicie, ale... Ale na serio, połowę życia po jednej walce? Mech. Co tutaj jeszcze mamy? Okej, okay, tutaj mamy wyjście, spoko, to fajnie. Czy tutaj powinien się też być zrzut z tego, jakby to nazwać? Yeah. Tego dołu. Tego dołu, co widzieliśmy na górze. Okej, tutaj pewnie będzie więcej ogrów, tak? Więc nie chcemy tam wchodzić. Trochę złota. Hey there. Myślę, że wyjdziemy na razie stąd. Wrócimy tutaj za jakiś czas. Okej. Get more. Ciekawe, ile jeszcze zostało czasu do budowy tego dworu. Na razie wschodni barbakan. Jasny dwór, pozostał 1 dzień, 5 godzin. Hey there. W sumie moglibyśmy przejść się do jak się to nazywało. Z powrotem do Złoconej Doliny, tam się przespać. W karczmie. Zostały mi tylko dwa pakiety do odpoczynku. Przespałbym się dzień, wrócił tutaj, poczekał aż dwór się zrobi. Wtedy mógłbym się tutaj przespać i ruszyć dalej. Ruszyć dalej na zachód. Okej, okay, dobra. Myślę, że tak właśnie zrobimy. Przy okazji będę kopyć trochę tego złomu. Cichnięty nadgarstek. No cóż, zdarza się. Ci ogry przywali czymś wielkości dębu, to zwichnięcie nadgarstka to w sumie nie jest aż taka... Nie jest aż taki poważny uszczerbek na zdrowiu. Dobra. Najpierw dokarczmy. Chociaż w sumie nie. Przejdziemy się do kowala i sprzedamy krapu trochę. Okej. Good day, stranger. Dobra. Nasza skrzynka. Ciach, ciach. Tak. Chyba tutaj wszystko jest do opylenia. Większość jest mało warta. Dobra, tarcz może parek sobie zachowam. Na wszelki wypadek, cokolwiek to mogłoby znaczyć. A teraz to sobie zachowam na pamiątkę. Pancerze skórzane mogę sprzedać, ponieważ mam lepsze. Dobra.
Mech, mech. Mech. To jest o, składnik alchemiczny, więc może się gdzieś przydać. Prawda? A co od niego możemy kupić? Możemy jeden zestaw kupić. Chociaż nie, w sumie mam dwa, więc nie potrzebuję aż tak. To są książki. Dobra, zobaczmy jakieś użytkowe rzeczy, na przykład łom. Księga wersetów, co to jest? Co mów, bla 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 bla. Dobra, łom sobie kupimy, linę z kotwiczką jedną mamy. Nigdy nie wiadomo, kiedy takie rzeczy mogą się przydać. Dobra. Rzeźbiony róg z brązu. Raz przed uczynkiem. Przywołanie animat. Ten niezwykły wiekowy róg jest zmatowany, jednak na powierzchni wciąż widać wymyślne ryty i zdobienia. Przedmiot jest właśnie stary, ale bardzo dobrze wykonany. Okej, okay, ciekawe. Pas stępania. Redukcja obrażeń. W sumie już sprawdzałem te rzeczy i chyba znalazłem nic ciekawego do kupienia. Szata niezłomnego? Ja ją sprzedałem? Okej, okay, spoko. Stiletto Azurlita. Co to było? Wstrząsający dotyk przy krytyku. Użycie raz na potyczkę. Zaraz to zobaczę. Może przydałoby się naszej pani łotrzyk. Okej, na razie tyle. Do 17 kłute. Mamy solidne styleto, więc nie musimy wydawać kasy na coś innego. Dobra. Sure. Dobra, karczmy. O, tutaj mogę nawet sprawdzić status. Sny dwór pozostało 5 godzin, a spoko. Się tutaj w sumie nawet nie muszę tutaj się przespać, jako po prostu wrócę do zbrojowni. Już powinno być gotowe. Tam się po prostu prześpiemy za darmo. Okej. Okay. Kończono budowę Jasny Dwór. O, to jest jakieś rzeczy niezebrane. Za niedopatrzenie. O, okej. Wygląda całkiem porządnie. Jeżeli to właśnie o ten budynek chodziło. I'm sorry. I didn't mean to sneak up on you. I just, well, you seemed preoccupied. To ty wydajesz się być zatroskany, Alot. Bad old watches, a Coltonar trail. What's not to worry about? I suppose I've just noticed you acting a little unusual lately. Talking to people who aren't there. Remembering flashbacks of your previous life, I just want to make sure you're doing all right. Tak. Ah, well, good. I should let you rest. It looks like we'll have another full day tomorrow. Okay. Dzięki, Alot, za troskę. Wszystko jest w normie. Wszystko jest pod kontrolą. Wszystko. Dobra. Co możemy jeszcze dalej wybudować tutaj? Możemy zbudować zachodni barbakan? Nie, to wymaga zamku.
Zaprzenie zamku zwalić na prawdziwą wielką salę, dzięki czemu ty i twoje rzeczy będziesz mieli dostęp do gości i poszukiwaczy przygód. No okej. Okay. Wygląda na to, że wszystko wymaga zamku. Prawie wszystko. Premię do przetrwania podczas odpoczynku jest na dworze. Weź na szlaki... A przynajmniej premię do kontynu... Podczas odpoczynku, pada nisko. Tak. Wszystko co robimy wpływa na nas prestiż również. Laboratorium nie potrzebujemy za bardzo. Gejówka brzmi spoko, bo daje nam bonus i do obrony, i do prestiżu. W sumie mam trochę ograniczone zapasy kasy, ale myślę, że kupujemy gejówkę i zamek. Wow. No, to są duże bonusy. A, nie mogę dwóch na raz? Demet. Okej, dobra. Zamek będzie w drugiej kolejności. Hey there. W takim razie. Dobra, wrócimy tu jeszcze za jakiś czas. Tymczasem wschodni Barbakan. Szkoda, że nie widać robotników, którzy tutaj by siedzieli i naprawiali to, no bo w końcu samo to się nie robi, tak? Ten duch musi zatrudniać jakichś ludzi i im płacić, w końcu za to mu dajemy kasę. Co każdy raz, jak przychodzimy do twierdzy, to są w niej takie same pustki. No zobaczymy, jak to później się rozwinie. Dobra, to idziemy. Właśnie, most Maldmara, czy równiny na krańcu lasu? Właśnie zapomniałem, gdzie ma mieć wyjść. Co to był za quest? I zawsze blisko królowej. Dojdzie się do świątyni Wodleki. Za to co buntu. Okej, no to idziemy do zatoki buntu w takim razie. Okej, okay. Co to jest? Ksaurip zabijaka. Okej. To czy wygląda na to, że ksauripy opanowały most? Ktoś tu nie pilnuje. Strategicznych przejść czy traktów. Okej, tam są jakieś namioty, więc pewnie tam ich będzie ich więcej. Okej, są tu jakieś pułapki? Nie. Co my tu mamy? Solidna siekiera. Właściwości zakłócenia solidne. Solidna jakość. Odbicie plus 5. Chyba nikt u nas nie korzysta z takich broni, więc... Hey there. Idzie na opylenie. Okej. Zlewowo porozglądamy się, co możemy znaleźć tutaj w okolicy. Więcej skłonników alchemicznych. Więcej ksaurików. Z nimi nie będzie problemu. Okej, ty możesz korzystać z łuku. Ty też. Okej.
Sure. Co my tutaj mamy? Prawda podejrzanie. O. Troll. Okej. Hey there. Przestawimy się tutaj ładnie. Just say the word. You better run. Not a problem. Okej. Na to, że się rzucił mnie na tą postać, co trzeba. Okej, wszyscy ognia. Zacznijmy zwarcie. To przewrócisz. Go ślepisz. Ty mu poślesz magię. Okej. Nie widzę jego punktów życia. Okej. Schodzi co trochę. To tak już było. Więcej magii. Nie pozwalają mu nas zaatakować. Niezłe to przerywanie jest. Okej. Ciśnie. Hej. Aha, co my tutaj mamy? Tylko skulet. Ja? Just say the word. Sure. Był jakiś skrót do zmiany. Just say the word. Jakiś był, ale zapomniałem. Nie? Yeah? Nieważne. Okej, więcej zabijaków chyba tak. Co, paraliż? Tak, to oni. Oni mnie tak ciągle paraliżują. Myślałem, że to wije tak mnie wtedy paraliżowały. Ale cóż, na to, że te zabijaki muszą mieć jakąś truciznę. Pośród wnętrzności, ale nie wiją się robaki. Trole raczej nie mają skłonności do tworzenia lodówek lub czegoś, jakichś innych magazynów żywności. Okej. Trochę więcej ziółek. Cholerni szabrownicy, mogliby znaleźć uczciwą robotę. Cholerny pech, mamrocze rozłoszczona kobieta kopniakiem rozrzucając ziemię. Kiedy podchodzisz na podstawę uszy i odwraca się, by ci przywitać. Witaj, podróżniku. Most do Zatoki Buntu jest zerwany. Jeżeli tam właśnie zmierzasz, musisz znaleźć inną drogę. Jak doszło do zerwania mostu? Rzeka wezbrała przez wszystkie burze i tutaj w przepężeniu fala powodziowa poczyniła największe szkody. Orlanka krzyżuje ramiona i twarz pochmurnie. Nie budują tutaj zbyt solidnie, prawda? Powódź złamała kamienną podporę i całe środkowe przęsło mostu poniosło do morza. Most Marmara stanowi najszybszą drogę ze Złoconej Doliny do Zatoki Buntu. Kupcy i podróżnicy muszą teraz zadowolić się przeprawą łodzią lub spędzić kilka dodatkowych dni podróżując dookoła Zatoki. Postanowiłam więc doświadczyć usługi promowe, chcąc sobie trochę dorobić i wspomóc podróżujących do Zatoki. Popełniłam większy błąd niż wówczas, kiedy poszłam na randkę z enigmatykiem. Błąd? Jak to? Chciałam szybko zarobić, ale miałam pecha. Ten cholerny prąd zniósł mi prom na skały, rozbijając łódź i moje zyski. Co gorsza, kiedy poszłam odzyskać skrzynię z ładunkami, które nie zatonęły, napadła na mnie para szabrowników. Cholerni rozbójnicy ośmielili się mnie napaść. Udało mi się umknąć bez szwanku, ale skradli resztki mojego majątku. Wiesz co, myślę, że tobie może pójść z nimi lepiej niż mnie. Czy mógłbyś... Czy mogłabym cię prosić o pomoc? Okej. Rozejrzę się. Dziękuję, nie wątpię, że te zbóje rozpiżyły moje towary. Tak. Tak tu pisze. Rozpiżyły moje towary, ale może coś jeszcze da się jeszcze uratować. A powinien się dostać do Zatoki Buntu. Skoro most jest zerwany, to najlepiej będzie iść na północ, w górę rzeki. Można się tam przeprawić, ale to daleka droga. Dobra.
tu o nas mówisz? Czyli pewnie chodzi o Kednua. Tak, dokładnie. Kednua, równiny na krańcu lasu i tutaj przez most A2. Aedelwana, tak. Okej, dobra. No to tak zrobimy. A najpierw jeszcze tutaj się trochę pokręcimy. To są ci szablownicy? Nie wiem. Wyglądają dosyć dziwnie. To jest jakaś ta specjalna rasa. Hey there. Okej, dobra. W następnym odcinku zwiedzamy okolice, znajdziemy szabrowników i ich odszabrujemy. No i będziemy musieli iść naokoło, jeżeli chcemy dojść do Zatoki Buntu. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!